Witam Was w kolejnym odcinku Steph. Dzisiaj nagramy najlepsze buildy, top 5 najlepszych buildów w patchu 10.11. Był to dosyć mały patch, dotknął on tak naprawdę tylko jedną kompozycję, tak więc pokażę Wam buildy, które są naprawdę bardzo grywalne oraz których może już nie być w patchu 10.12, bo w następnym patchu będzie dużo zmian, dużo postaci zostanie wyjętych oraz niektóre kompozycje po prostu nie będą grywalne przez zmianę w itemach, tak więc chcę Wam polecić kompozycje, które możecie teraz wykorzystać, aby w te ostatnie dwa tygodnie wbić się jak najwyżej w rankingu, zanim będzie lekki reset. I na sam początek mamy kompozycję hyperrolowania Rebelii, banalnie prosta kompozycja, po prostu jest ona oparta mocno na itemkach, które możecie dostać, które musicie mieć tak naprawdę, żeby ta kompozycja działała. Ziggsa musicie mieć na 3 gwiazdkach. Fajnie jakby Yasuo też był na 3 gwiazdkach, ale nie musi on być na 3 gwiazdkach i kluczowe jest, żeby Malphite też się na tych 3 gwiazdkach znalazł, bo zapewni Wam on mocny early game, przez co nie stracicie za dużo HP w połączeniu z Ziggsem i do tego ja lubię dorzucać sobie tutaj Miss Fortune na 8 poziomie. Oraz na 7 poziomie, jeżeli ją znajdziecie, oraz Rambla jak najwcześniej tak naprawdę, żeby z Ziggsem się zgrywał, ale wiadomo, że w late game dorzucamy sobie Gangplanka i możecie też dorzucić Lulu pod Mystika. Ta kompozycja w następnym patchu już nie będzie grywalna, bo Sona zostanie wyjęta, zastąpiona Zedem, tak więc albo ulegnie zmianie, albo po prostu będzie troszeczkę inaczej grana, przez to, że nie możecie też nałożyć dwóch Serafów na jedną postać, będzie to unikalny buff, a więc fajnie teraz możecie to wykorzystać, póki jeszcze macie taką możliwość, żeby ten Ziggs się resetował. Do tego możecie sobie dać jeszcze jakiegoś Rabadona. A jeżeli chodzi o itemki na Jinx, to mamy Red Buffa, mamy Giant Slayera oraz cokolwiek Wam tam jeszcze poleci. Może to być QSS, może to być Trap Claw, może to być GA. Ja akurat preferuję GA i każdy dodatkowy item będzie leciał albo na MFK, albo na GPK, w zależności co dostaniecie jako pierwsze. I to jest bardzo podstawowa kompozycja, zawsze te dwie postacie chcecie mieć na trzecim poziomie oraz jak największą ilość łezek w early game, żeby skompletować te dwa itemy. Banalnie prosty build, ale może Wam przynieść dużo top 4 gierek. Kolejny build, który chciałem Wam pokazać, który na 100% zniknie w kolejnym patchu, bo te postacie po prostu zostaną wyjęte z gry, to jest Void Brawler. Wiele osób polecało ten build, kilka osób też nim wysoko się wbiło w rankingu, bo jest on dosyć łatwy do zagrania i mamy tutaj na trzy gwiazdki chcemy wrzucić Kha'Zixa, Malphite'a oraz Twisted Fate'a, jeżeli jest taka możliwość w hyperrolowaniu albo w slowrolowaniu na 5 poziomie. Uzupełniamy tą kompozycję jeszcze Blitzcrankiem oraz Vi, żeby mieć 4 brawlerów, do tego dorzucamy sobie jednego mocnego infiltratora, może to być Fizz, może to być Kai'Sa w early game, jak ją macie. I tak powinna wyglądać kompletna kompozycja Void Brawlerów. Jeżeli chodzi o itemki, to bardzo ważny jest tu Rapid Fire Cannon na Kha'Zixa, żeby nie wskakiwał on w jakieś głupie pozycje. I do tego możecie mu dorzucić 2 razy Infinity Edge'a, możecie mu dorzucić Deathblade'a, Guardian Angela, co tam macie pod ręką, ale Rapid Fire Cannon jest bardzo wymagany. Jeżeli chodzi o Vel'Koza, to chcemy mieć na nim Serafa, możemy mieć na nim Rabadona, możemy mieć Morello, GA, QSS-a, wszystkie itemki on bardzo fajnie przyjmie. Na Malphite'a możemy dać Bramble Vest'a, a na naszego Blitzcranka Zephyr, żeby lepiej ograć przeciwników pozycjonowaniem. Też całkiem łatwy build, po prostu Kha'Zix na trzecim poziomie zadaje masywne obrażenia tym trudem edge'em, jeżeli złożycie wszystkich 3 voidów. Korzystajcie z tego buildu, bo wszystkie voidy zostaną usunięte w patchu 10.12, a więc to był drugi build, który chciałem Wam pokazać. Kolejny build to jest klasyczny Kayle i przyjaciele. Można to grać na naprawdę wiele sposobów, wiele wariancji. To jest taka typowa kompozycja, w której gracie to, co Wam gra da. Ja lubię to grać w taki sposób, że mamy 3 Blade Masterów i do tego składamy sobie po kolei, możemy dać jeszcze 2 snajperów, żeby mieć kilku tych carry z tyłu, a nie tylko opierać się na jednym. I do tego staramy się dołożyć całkiem mocny frontlane, który ma też jakieś tam ceki, czyli dokładamy sobie Kassadina, dokładamy sobie Wukonga i to jest nasza kompozycja, która się składa z
siedmiu postaci i lubię sobie tutaj dołożyć jeszcze Miss Fortune, żeby ta Kayle miała Valkyrie. Tak to wszystko wygląda, ja lubię tak grać, wszystko tu mamy tak naprawdę kilku mocnych carry, którzy mogą przyjąć różne itemki. Wiadomo, na Kayle dajemy sobie itemki, które mają atak speeda, najlepiej Rapid Fire Chrono oraz Ginso, do tego dokładamy jeden defensywny item, ja preferuję tutaj QSS-a, na naszego Gina możemy dać Deathblade'a oraz Hurricane'a i też jeden defensywny item. Na frontlane już co wam tam wypadnie, może to być Morello na Wukonga, może to być Morello na Kasadina, nie ma to większego znaczenia, ale macie tu wiele możliwości, żeby tą kompozycją zamieszać, możecie tu wrzucić jakiś cybernetików, możecie tu wrzucić brawlerów, możecie tu naprawdę czego potrzebujecie, czy potrzebujecie więcej damage'u z tylu, czy potrzebujecie więcej frontlane'u z przodu, to wymieniacie albo to ulepszacie na wyższy poziom. Dużo czynników tutaj można zamienić, ale musicie się troszeczkę z tą kompozycją ograć, żeby wiedzieć, które cechy są najważniejsze oraz które możecie w jakim etapie wymienić. Tak więc polecam sobie taką kompozycję przećwiczyć, bo myślę, że w patchu 10.12, czyli tym, który przynosi nam nowe postacie, będą właśnie popularne kompozycje, gdzie można tych cech bardzo dużo zamieszać. To był trzeci build w tym filmiku. Kolejny build jest bardzo standardowy, ale naprawdę przynosi on świetne wyniki i to jest Brawler Blaster. Klasyczny, naprawdę klasyczny już build, jeżeli chodzi o ten patch, o ten set. Mamy tutaj naszych czterech brawlerów, do tego dodajemy naszych czterech blasterów. Jeżeli chodzi o early game, to chcemy wszystkie itemki dawać na Luciana i tego Luciana później wymieniamy za Miss Fortune. Możemy też zagrać trzech cybernatików, żeby ten Lucian miał jak największą siłę. Jeżeli chodzi o itemki, to Red Buffa lubię dawać na postać, która nie na Jinx, ale na inną postać, która jest blasterem, bo wtedy na Jinx możemy sobie zostawić miejsce na bardziej ofensywne itemki. Ja lubię Deathblade'a, lubię Infinity Edge'a, ale najbardziej lubię Giant Slayera i do tego właśnie defensywny item, jakiś QSS, jakiś Guardian's Angel, QSS na MF-kę też jak najbardziej, możemy je zamienić pozycją. A tutaj na poziomie 9, jeżeli macie taką możliwość, możecie dorzucić kolejnego Rebela, możecie dorzucić po prostu mocną postać legendarną, czyli Lulu na drugim poziomie, GPK na drugim poziomie, co tam wam wypadnie. Ja akurat lubię sobie tutaj pograć Rebela i wtedy zamieszać trochę pozycjonowaniem, ale to już zależy od preferencji oraz na kogo gracie w late game'ie. Ta kompozycja świetnie się sprawuje, jeżeli macie przewagę na początku, bo jeżeli potem w late game nie znajdziecie tej Jinx, to najprawdopodobniej odpadniecie na 7 albo 8 miejscu, więc fajnie jest ją grać, jak na początku wygrywacie, możecie sobie szybko zlevelować i mieć najwyższe szanse, żeby znaleźć tą Jinx. I to była czwarta kompozycja i przechodzimy do ostatniej kompozycji, którą chciałbym wam tutaj pokazać. I ostatnią kompozycją jest klasyczny Shredder. Shredder dostał bardzo dużo nerfów tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten patch, czyli o patch 10.11, ale dalej jest to grywalny build. Nie jest on po prostu takim auto-winem, którym był, ale jeżeli po build idzie mniej osób niż szło w poprzednim patchu, w poprzednim patchu przeważnie mieliście dwie, może nawet trzy osoby, które szły po ten build, ale teraz jeżeli będziecie sami szli po ten build, to będzie on działał niesamowicie, bo powinniście znaleźć wszystkie swoje postacie na trzeci poziom. Jeżeli tak się wydarzy, to wtedy i tak powinniście sobie zagwarantować trzecie miejsce, przynajmniej top 4. Do tego chcemy dołożyć jeszcze czwartego Celestiala w postaci Rakana i przeważnie gierka się skończy na 8 poziomie. Jeżeli macie szansę wrzucić 9 poziom, no to dorzucacie sobie tutaj Thresha. Wszystkie te postacie muszą być na trzecim poziomie, żeby to miało ręce i nogi. Shen fajnie jakby też był na trzecim poziomie, jak nie to Rakan. Jeżeli chodzi o itemki, to musicie mieć na Zai Last Whispera, żeby się przebić przez tych Vanguardów. Ja lubię też dawać jej Deathblade'a oraz jeden defensywny item. Dlaczego takie pozycjonowanie? Bo chcecie mieć Zai jak najbliżej Jarvana, żeby Jarvana Ultimate, czyli ta
ten obszerny atak speed zawsze trafił w Zaję. Wtedy ona korzysta sobie z tego atak speed, a ten atak speed jest po lekkich nerfach, ale myślę, że dalej działa on bardzo w porządku. Możecie na niego dać Rabadona, żeby jeszcze więcej atak speedu dawał. Itemki na Rakana są bardzo proste, możecie tu po prostu wrzucić Morello. Na Caitlyn itemków nie musicie dawać, Serafa albo... Serafa możecie dać na Kasadina, Sojina, jak macie, jakoś tam przypadkiem trafiliście, to też ląduje on na Rakanie. Defensywne itemki oczywiście Shen, Fiora, bez różnicy. I tak się grało tego Shreddera. Shredder raczej nie będzie grywalny w 10.12, chociaż zobaczymy, co ten patch tam tak naprawdę przyniesie. Ale jeżeli chodzi o tego Shreddera jeszcze, to jest to build, który naprawdę może zadziałać, jeżeli sami gracie go w lobby i nikt wam nie zabiera postaci. Tak więc skautowanie na pierwszych poziomach będzie najważniejsze, żeby podjąć decyzję, czy chcecie w tego builda iść. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Zapraszam was do lajkowania, subskrybowania. Zapraszam was też na mojego Twitcha, gdzie będę streamował wbijanie Challengera. Aktualnie jestem w Masterze na serwerze West, tak więc zapraszam. Ostatnio było już też kilkadziesiąt widzów, za co wam dziękuję. Robiliśmy giveaway'a jajek. Świetnie, świetnie się bawiliśmy. Tak więc zapraszam i do usłyszenia.